17 kwietnia roku pańskiego 1330. W tym miejscu dokładnie, czyli na Zamku Wysokim, w stolicy Królestwa Węgier w Wyszehradzie, bo tutaj akurat jesteśmy, wydarzyła się jedna z największych tragedii w historii Węgier. Wydarzenie, które mogło nieodwracalnie zmienić historię Węgier, Polski, a nawet i całej Europy. Była to tragedia, której wyłącznym powodem był nieposkromiony apetyt seksualny królewicza Kazimierza, zwanego później Wielkim. Ale jak to się wszystko stało, jak przebiegło, jakie były tego konsekwencje, opowiemy Wam za sekundę. W owym czasie, na początku XIV wieku, gdy Łokietek usiłował skonsolidować swoją władzę i koronował się w 1320 roku na Wawelu, był otoczony ze wszystkich stron przez nieprzyjazne mu organizmy państwowe. Największy wróg – Krzyżacy, ciągle atakujący, bitwa pod Płowcami. Trochę na wschód – dzicy, krwiożerczy Litwini, bez przerwy urządzający łupieszcze wyprawy na Małopolskę, a nawet dochodzili do Lublina i do Tarnowa. Na południowym zachodzie Czesi pod niemieckim zwierzchnictwem, bez przerwy roszczący sobie pretensje do polskiej korony. No to naturalnym wyborem sojusznika był właśnie król Węgier, któremu również się to opłacało, gdyż ten polsko-węgierski sojusz szachował w pewnym względzie Czechów. Węgrzy nie chcieli dopuścić do zbytniego wzmocnienia się Czechów kosztem Polski. I królowie Polski i Węgier wspierali się. Popieramy się solidarnie. Nie? O nie. Wzajemnie. Wzajemnie i solidarnie. Między innymi właśnie przez owo małżeństwo. Ta współpraca trwała przez wiele następnych dziesięcioleci, przez kilka pokoleń, bo królowa Elżbieta, córka Łokietka, była przez wiele lat królową Węgier. Jej syn Ludwik został później królem Polski, a z kolei jego córka była wielką polską królową Jadwigą. Oczywiście ja wiem, że mi będziecie później pisać w komentarzach, że nie była królową, tylko królem Polski, ale się mówi zwyczajowo królowa Jadwiga, tak jak królowa Elżbieta w Wielkiej Brytanii. Także wiemy o tym, że królowa Jadwiga była królem, a Litwin Jagiełło był jej mężem do momentu, gdy niestety jej się nie zmarło. No ale to taka dygresja. Działo się to wszystko 13 dni przed 20 urodzinami Kazimierza, który przyszedł na świat dnia 30 kwietnia 1310 roku. Notabene w tym samym dniu co ja, tylko nieco wcześniej. Dlatego królowie rodzą się w kwietniu, jest takie przysłowie. Dlaczego tutaj przyjechał? Otóż jego ojciec, król Polski Władysław Łokietek, przez węgierską historiografię nazywany Władysławem Karłem, dlatego że nawet jak na ówczesne warunki, gdy ludzie mieli po 1,60 m, on był wyjątkowo niski, około 1,40 m, 1,50 m. On jako władca rozważny i przewidujący, mający długoletnią wizję rozwoju państwa, zawarł sojusz z jednym z najpotężniejszych ówczesnych władców Europy, królem Węgier Karolem Robertem. A zrobił to w ten sposób, że wydał za mąż za Karola Roberta swoją córkę, Elżbietę. I Kazimierz, następca tronu, w 1330 roku, mając lat prawie 20, pojechał sobie w odwiedziny do siostry i do szwagra, żeby się wyszumieć niczym hrabia Czyński po domniemanej śmierci panny Marisi. Postanowiliśmy z matką, że wyjedziesz na jakiś czas stąd, aż cała sprawa ucichnie. Ojcze, pojedziesz do wuja Eustachego do Warszawy i tam się wyszumisz. Żeby
odnowić kontakty z siostrą, zaprzyjaźnić się bardziej ze szwagrem, z którym miał później jako król, wiadomo, współpracować. Tak też w 1330 przyjechał tutaj, na ten zamek, bo jest to tak zwany górny zamek w Wyszehradzie. Ogromna, potężna cytadela. Jak zobaczycie naokoło, tu jest około 200 metrów wysokości nad taflą Dunaju, bo to jest cudowne zakole największej rzeki Europy. Myślę, że jakieś 200 metrów szerokości ma koryto w tym momencie. Sama góra ma, to wzgórze wapienne ma jakieś 200 metrów wysokości, także absolutnie nie do zdobycia forteca. Ale to tylko taka dygresja. Kazimierz tutaj przyjechał, urządzano tańce, bale, festiwale. Podobno nawet zabrano go do teatru. Prawdopodobnie nic nie zrozumiał z tej sztuki. Csak gyilkosság legyen, láttam a kendőt! Engedj időt, csak egy imára. Késő. I tam, w orszaku swojej siostry, królowej Elżbiety, poznał pewną szlachciankę, pewną dwórkę królowej, która nazywała się Klara Zach. Była ona córką węgierskiego magnata, jednego z najpotężniejszych panów madziarskich, niejakiego Felicjana Zacha. I Kazimierz próbował ją poderwać, ale z powodu różnic językowych ich dialog mógł wyglądać mniej więcej tak. Ja chciałem telefon do Warszawy. Nincsen telefon összekapcsolásunk. Ez a telefon nem jó, meg az se jó, tudja? Vihar volt és ledőlte az oszlopokat, úgyhogy nincsen semmi telefon kapcsolásunk. Co? Nie mogąc więc się z nią normalnie porozumieć, poprosił swoją siostrę o skonstruowanie pewnej intrygi. A wyglądało to tak. Królewicz Kazimierz ulokowany był w komnacie tutaj ponad tą skałą za murami i w porozumieniu z siostrą zasymulował chorobę. A ponieważ królowa nie mogła nigdzie sama chodzić, bo taki był zwyczaj, że towarzyszyły jej zawsze tak przyzwoitki owe damy dworu, poszła odwiedzić swojego brata, który udawał, że jest chory. I rozmawiali parę minut, aż w końcu królowa przypomniała sobie, że zostawiła garnek na gazie i wyszła z komnaty. A Klara, zaskoczona, została sama. No i w tym momencie Kazimierz rip wyskoczył z łóżka i rzucił się na nią. Do czego doszło, tak naprawdę nigdy nie wiadomo, bo przecież nie nagrywali tego na YouTube'a, ani też kronikarz nie siedział im pod łóżkiem. W każdym razie po kilku dniach zadowolony z siebie Kazimierz pojechał do Krakowa rodzinnego, a Klara została w Wyszehradzie. Jednak miała jakieś wyrzuty sumienia, jakiś problem pozostawił w niej ten wieczór, ponieważ po kilku dniach, gdy Kazimierz już dojeżdżał do Krakowa, opowiedziała o całym zdarzeniu swojemu ojcu Felicjanowi Zachowi. Ten wpadł w obłęd, ale dosłownie, nie to, że się zdenerwował, czy mu ciśnienie skoczyło, wpadł w obłęd. Skrzyknął swoich synów, skrzyknął kilku swoich służących, wzięli broń i wpadli niespodziewanie tutaj wyżej do komnaty, w której król zażywał relaksu ze swoimi dziećmi i z żoną. Z niewiadomych przyczyn nie było ochrony przy parze królewskiej. W związku z tym banda, która wpadła do komnaty, mogła dokonać po prostu rzezi, gdyż nie mieli się zaatakowani czym bronić. Krótko mówiąc, Felicjan Zach z mieczem gonił naokoło tronów królewskich i ciął gdzie popadnie. Król, Karol Robert, schował się przezornie pod krzesłem, pod tronem. Dwóch jego służących, guwernerów, którzy zapewniali edukację ich dzieciom, między innymi
Ludwikowi Węgierskiemu, przyszłemu królowi Polski, zginęło, broniąc królewskich dzieci. Natomiast królowa Elżbieta Łokietkówna usiłowała schronić się za stołem i mniej więcej w ten sposób była ukryta, a Felicjan Zach jebut ciął mieczem i obciął jej cztery palce idealnie jak chirurg. I na przykład jakbyście oglądali taki serial Korona Królów, to tam aktorka grająca Elżbietę Łokietkówny, Katarzyna Czapla, ma rękawiczkę, która symbolizuje właśnie, że nie miała owych czterech palców, tylko kciuk jej został i mogła pokazywać, że wszystko jest ok. Po kilku minutach takiej bieganiny i rzezi, gdyż zginęło tam co najmniej parę osób, wpadli w końcu jacyś rycerze do komnaty i zadźgali nieszczęsnego Felicjana. Według Jana Długosza podczaszy królewski Jan wbił mu sztylet pomiędzy łopatkę a kark. Rycerze tak byli wściekli, że poćwiartowali jego ciało w tym samym miejscu, w którym padł, na kawałki, po czym zapakowano to wszystko do skrzyń i głowy wysłano do jednego miasta, nogę do drugiego miasta i tak po całym królestwie obwożono te szczątki z informacją, że tak kończą zdrajcy i niedoszli królobójcy. Ale to był dopiero początek horroru, ponieważ później odbył się sąd nad Bogu Ducha Winną rodziną Zachów. Następnie tutaj, w murach Zamku Wyszehradzkiego, odbył się sąd nad rodziną Zachów. W średniowieczu stosowano odpowiedzialność zbiorową, ponieważ Felicjan został porąbany na kawałki, ukarano całą jego pozostałą przy życiu rodzinę, zabito wszystkie jego córki, ich mężów, a dzieci wygnano. Natomiast najgorszy los spotkał Klarę, ponieważ ona doznała straszliwej zemsty ze strony króla. Proszę bardzo. Mianowicie, z rozkazu sądu królewskiego, z wyroku sądu królewskiego, obcięto jej uszy, obcięto jej nos, wargi oraz 8 palców u rąk, wsadzono ją do klatki i obwożono po wszystkich większych miastach królestwa, gdzie biciem zmuszano ją do wyznania grzechów i wyrzeczenia się swojego szalonego ojca. Po czym najprawdopodobniej zmarła z ran, zakażenia, głodu i rozpaczy. Także taki był los królobójców i ich rodzin w Polsce, jak wam kiedyś opowiadałem w Warszawie o zamachu piekarskiego na Zygmunta III, to przynajmniej spalono tylko samego sprawcę. Natomiast jego rodziny nie tykano, ale na Węgrzech zabito wszystko, co miało kontakt kiedykolwiek z jakimkolwiek Zachem. Niektórzy badacze twierdzą, że Felicjan Zach dokonał zamachu na króla wcale nie dlatego, że się wściekł, hańbił swojej córki, tylko dlatego, że już wcześniej planował ten atak z uwagi na to, że król Karol Antygaweński, Karol Robert, odsunął go od swojego najbliższego kręgu współpracowników i znalazł się on w niełasce. I był to po prostu wyraz frustracji magnata, który stracił wpływy na króla. No, ale tego się nigdy nie dowiemy. W każdym razie pewnym jest, że ta masakra miała miejsce dokładnie tu, w tych starożytnych murach, i że najbardziej ucierpiała na tym osoba najmniej winna, czyli nieszczęsna, super naiwna Klara Zach. Jakiś czas później Wyszehrad utracił miano stolicy Węgier. Przeniesiono centralny ośrodek królewski do Budy, jakieś 50 km na południe, do dzisiejszego Budapesztu. Natomiast piękna cytadela w Wyszehradzie do dzisiaj cieszy oko licznie przybywających tutaj turystów. Pokazujemy wam też ujęcia z góry. Mam nadzieję, że wygląda to dostatecznie efektownie. A Kazimierz Wielki wrócił do Polski i kontynuował swoje seksualne podboje przez następne 50-40 lat, do 1370 roku. Na koniec proponuję wam
spojrzenie na niezwykle efektowną panoramę Dunaju. Niespiesznie płynął sobie rzeczką, największą europejską rzeką, samotni kajakarze, wioślarze, a także promy i pchacze. Jak przez ostatnie 1000 lat, gdyż rzeka była najtańszym i najszybszym sposobem transportu różnego rodzaju dóbr po Europie. A nad wszystkim powiewa flaga korony świętego Stefana, po węgiersku István. I tak kończy się historia nieszczęsnej, ekstremalnie naiwnej Klary Zach, jej szalonego ojca. A jaka może dla nas płynąć nauka, gdy stoimy tutaj w bramie, pierwszej bramie do Cytadeli Wyszehradu? Uważajcie na książąt, na książęta, na młodych księciów, bo takiemu to chodzi tylko o jedno. A jak już to dostanie, to... Wizyta w królewskim węgierskim Wyszehradzie nie miałaby sensu, gdybyśmy nie spróbowali lokalnych madziarskich przysmaków. A ponieważ leżymy nad Dunajem, to będziemy jeść ryby. I tutaj w restauracji o nazwie Kovacskert, która ma 4,6 na 5 recenzji na Google, próbujemy tak zwanego talerza różnych ryb. Niestety nie powiedziano nam, jakie to są ryby. Ale najprawdopodobniej są to sum, karp, szczupak i okoń. Położone na frytkach i ryżu. Wszystkie okraszone sosem tatarskim. Teraz sprawdzimy, jak to wszystko wygląda. Dla takiego człowieka na diecie, który nie może jeść dużo mięsa, ta skromna porcyjka, na dwie osoby oczywiście, bo to jest na dwie osoby, jest idealna. Bardzo mi się to podoba. Przystąpię więc do polewania sosem z cytryny.